Właśnie dzisiaj skończył się epizod Miszkinek, czwarty. Jak ci się podoba ogólnie gierka? Pięciu widzów? No kurde, rozkręcamy się. Tak jak mówię, jestem w szoku, że w ogóle jest zainteresowanie tą gierką. Bo gierka generalnie kozak, no nie, ale tak jak mówię, jest średnio popularna na Twitchu, no. Talk about it? About what? About what happened back there, in the attic. No. You sure, man? I mean, River's right up ahead. Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. What in the hell is going on? I don't know, but the person ringing that bell might be doing us a favor. Whatever, man. Tak to wygląda, jakby robił nam przysługę. I'll ring their motherfucking bell for him. Good one. Ale to musi być chyba jakaś ekipa, no nie? W sensie większa grupka. No bo jak typo... Może jednocześnie wiedzieć, gdzie jesteśmy i w tym samym czasie być w tym kościele gdzieś tam daleko. Jakby no w pojedynkę nie da się tak zrobić. I dlaczego nam pomaga? Fuck, nie ma łodzi żadnej. This is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Well, screw you. I ain't giving up that easy. Nie, no to się nie nadaje. This one might still be salvageable. Better be right about this. I said it might be. Give me a fucking break. I'm a fishing captain, not a miracle worker. No kurde, sam powiedziałeś, że może coś z tego będzie. Come on. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Założę się, że w teleskopie kogoś zauważę, no nie? Jestem prawie pewien. Someone must have been trying to back their boat into the water. Only things didn't go as planned. Kurde, bo tego się nie robi z takiej wielkiej skarpy. Automat z gazetami. Engine parts missing. Looks like this thing has been stripped clean. No, został sam szkielet samochodu tak naprawdę. Wiele z nim nie zrobimy. Okej, tutaj wszystko jest pozamykane. Jest chyba jednak okno otwarte, co nie? Nie, też jest zablokowane, dobra. Looks like the whole city has been boarded up for all the good it did. It's an old cash register. Not much use these days. No wiesz, zawsze można drobnikami odwrócić ich uwagę. W sensie zombiaków. Hałasem. Jest to jakaś opcja, co nie?
Must have taken weeks to board up all these windows. W takiej sytuacji pomieszkanie na dachu byłoby super opcją. What the hell are these markings? They're all over the place. Może to jakieś sektory? Fuck. What is this meant to be? Some kind of warning? We'll do something like this. Nie, nie ma zamiaru strzelać, absolutnie. W ogóle kurde, tyle trupów, serio? Ile szwendaczy musieli zabić, no nie? Kolejne odznaczenie jakieś. Właśnie, czekaj, mieliśmy chyba obejrzeć teleskop, ale... Kurde, ten korytarz mnie ciekawi, szczerze. Zobaczę najpierw, co jest w teleskopie, bo... Raczej no, z teleskopem nic więcej nie zrobimy poza obejrzeniem go. A tam w tym zaułku może być już kontynuacja do wątku fabularnego, no nie? Także... Okej. Gdybym... Okej, spoko. Idziemy w takim razie po kasetkę. Co tam była? Mam nadzieję, że da się to jakoś otworzyć. Chyba powinno się dać, generalnie. Chyba, że niczego nie będzie w środku. No właśnie. Okej, nie ma się co przejmować. Idziemy w takim razie do tego zaułku. To nic tu nie ma? Serio? To po co kazali mi tu przyjść? Nie gminie. Gdybym poważnie musiał zastrzelić tego typa? No właśnie, dokładnie tak. Ale muszę mieć skądś hajs, no nie? Mam zgarnąć hajs, chyba że pójdę w tą uliczkę, w której przyszliśmy. No bo nie widzę innej opcji. Albo właśnie może w automacie są jakieś monety. Okej. Jedna monetka. Czy mi się wydawało, czy ktoś tam płakał? Albo już kurde urojenia dostaje. No to prawda, dobra. Idziemy do tego teleskopu. A tu nie przeszukałem? Wiesz co, nie da się chyba. Chyba, że ten? No ten oglądaliśmy, no nie? W tym nic nie było. No tutaj widzieliśmy też, że samochód po prostu próbował zatrzymować naszą łódź, znaczy naszą. Czyjąś łódź. Także no. Samochodów niestety nie przeszukam. W sensie, no nie da się, no nie? Zresztą i tak te samochody są całe obrabowane. Został dosłownie sam szkielet samochodu. What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? What the hell is that? Than death. Abandoned, like every other place in this city. No sign of any boats down there. No way that
unsalvageable. Nothing but water. Not a boat to be seen. No, to kto? Hiding. Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? Sounds like a plan. Sprawdźmy, kto to. Kurde. You hit the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. On wie, że my tu jesteśmy. No what the fuck, spamowałem przecież, no come on. Wow, wow, paniusiu, spokojnie. No! Clem? Please don't hurt him. You're not from Crawford. Crawford? What the hell are you talking about? Kenny, don't! He's with us! Who the hell are you people? Kenny, back off. Unless you want this lady to give you another ass-whooping. Who are you calling lady? The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. Chyba nie jest zbytnio rozmowna. You guys really aren't from Crawford, are you? No, I'm from Macon. Kenny here's from Florida. She didn't ask for our life stories, Lee. What's the deal with this Crawford place? You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? To mamy dziecko. Because there are no children in Crawford. Not anymore. You know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who's been following us! Fucking with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raise the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks for it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells.
Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. Was that you at our house this morning? Watching me through the back fence? Hell no. Believe it or not, I've got better things to do with my time. Mądrze gada. Ciągnę się na też, kurde, ale... Ale no. Jak coś, to cała seria będzie na YouTubie. W razie gdybyś coś pominął. A chciałbyś sobie nadrobić, czy coś w tym rodzaju. No albo możesz też sobie obejrzeć ponownie transmisję, która była tam... poprzednio, no nie? What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived, while the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. Still, children, you're not saying they. In God's name, why? No one stays in Crawford unless they can pull their own weight. Otherwise, you're just another mouth to feed, another drain on their precious resources. What does that mean, pull their own weight? It just means being able to help out, like you do all the time. Doesn't sound like any kind of way to live to me. Bona była jednym z dzieckiem. Znaczy jednym z dzieci. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Came down here looking for a boat, hoping to get our people out of here, find someplace safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron! You want to keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Great. Just great. Chyba dzwony już ich nie ciekawią. Isn't that the... Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Monica, is there a... O kurde. Hey, you're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please. No, Clem, ratujesz nam skórę chyba. Come on, make it fast. Kanałami, nie widzę kanałów. A, dobra. Szybciej, szybciej. Siemanko, Zadzio, witam.
Kto tam u ciebie? Matko boska, się zląkłem. Dobra, no chyba nie będę. Chyba nie przeżyję mi tak takiego upadku. Dobrze u ciebie? No to subcią. Jak u mnie? Bardzo dobrze generalnie. No dzisiaj miałem dość produktywny dzień, bo wiesz, byłem najpierw psem od rana na długim spacerze ponad... Może nie ponad, ale na takim godzinę spacerku. Potem byłem w mieście na zakupach. Ogarnąć parę rzeczy. Zacząłem zrobić trening. Potem zrobiłem streamka. Także no, bardzo produktywny dzień. Czy kończę o 22? Znaczy był taki plan, ale bez tego co widzę... epizod się jeszcze nie kończy, także może troszeczkę przedłużę streamka, no nie? Nie wiem też za bardzo, gdzie się kończy ten epizod, nie? Nie wiem, można to zapisać, czy coś w tym rodzaju? Nie mam pojęcia, szczerze. Wiem, że pomiędzy epizodami na pewno się zapisuje, ale... Czy się zapisze w trakcie epizodu? Ciężko powiedzieć. Ale myślę, że tak niedłużej niż do 23, no nie? Chyba, że zaraz się zakończy ten epizod, co w sumie byłoby całkiem... całkiem fajną opcją. No bo mielibyśmy zapis, co nie? Chyba, że ktoś tutaj się zna i wie na przykład, że się zapisuje w trakcie automatycznie gra. Myślę, że jak schodziliśmy do kanałów, to mogło się zapisać automatycznie. Ale na pewno się nie ma mimo wszystko. Okej. Tam jest jedna laska, ale to raczej nie wiem, sobie poradzimy. Kończysz? Spoko, Wistok, to dzięki wielkie, że wpadłeś. Do następnego, cześć. 50k za podpis? No tak, 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 tak. Znaczy wiesz, generalnie też nie chciałem dawać, Bóg wie, jak tanie, żeby to był po prostu jako... żeby to było jako taka pamiątka, no nie? Że faktycznie jakieś takie osiągnięcie. Bo wiesz, jeżeli byłoby bezwartościowe, no to nie miałby wartości, tak, w skrócie. A tak to jednak jest takie osiągnięcie, że o kurde, 50k jest podpis, jest spoko, no nie? Chociaż może zmniejszę tą kwotę, nie wiem, jeszcze pomyślę. Zresztą wiesz, no generalnie jeżeli ktoś by mnie poprosił o podpis, no to... to pewnie ten podpis bym dał, no ale... ale po prostu wiesz, chciałem mieć po prostu jakieś nowe rzeczy możliwe do odblokowania za te punkty. Dobra, my chyba nie tędy powinniśmy pójść. Tylko tędy? Okej, no to jak się nie da w tom, no to w tom. Okej, to sobie weźmiemy. Oh, fuck. No nie. Dobra. Zresztą wiesz, wydaje mi się, w zasadzie co do tego podpisu, że 50 tysięcy to chyba nie jest jakoś mega, w sensie, no da się zdobyć tą ilość, no nie? Myślę, że to tak
miesiąc oglądania streamków i by się ogarnęło. Musisz uczyć do egzaminów? Spoko, Sadzio. Dzięki wielkie także wpadłeś się przywitać. Bardzo mi miło. Powodzonka na egzaminach w takim razie. Ci życzę. By się wszystko udało zaliczyć za pierwszym razem, za pierwszym podejściem. Spoko, Sadzio. No, cześć, cześć. O nie, nie gadajcie, że... O, w mordę. Oh my God. Chuck, you must have tried to hide out down here. Poor bastard. No, szkoda chłopa. You must have saved the last one for himself. You deserve better, old man. No dobra. W mordę, jak się zląkłem, ty. Skąd on się tu wziął? Szybciej. Okej, fantastycznie. No nie gadaj, że nie podniesiesz drabiny, chłopie. Ile ty, kurde, do chleba nie jadłeś? No chociaż w sumie może i nie jadł od ostatniego czasu. No ale i tak, no come on. A przy pomocy haka? Siemanko, Crazy Julka, hejka. Auć. Okej, dobra, otwieraj to, bo tu jest jakiś właz chyba. Tak jest. Co tam u ciebie, Julka? Jak tam?